W październiku zeszłego roku postanowiłem zmienić swojego niemal 6-letniego Xiaomi Mi Boxa 4K na jakiś nowszy sprzęt i brałem wtedy pod uwagę głównie 4 urządzenia: Nvidia Shield TV, Amazon Fire TV Sticka 4K Max, Chromecasta 4. generacji oraz Xiaomi TV Boxa S 2. generacji, na którego to ostatecznie padł wybór i jest tematem dzisiejszego filmu. Shield TV był dla mnie za drogi, poza tym jest to już dosyć stary model. Sticky od Amazona nie mają usług Google'a, także dla mnie to też była dyskwalifikacja. Natomiast Chromecast był mniej więcej na równi z Xiaomi, jednak odrzuciłem go między innymi z tego samego powodu co Shielda, czyli że jest to już starsze urządzenie. No więc mam kolejnego TV Boxa od Xiaomi i nie przedłużając już więcej, zacznijmy może od tego, dlaczego zdecydowałem się na zmianę starej, wciąż działającej przystawki na coś nowszego i czy w ogóle było warto. Starego Mi Boxa 4K, którego recenzowałem tutaj w 2018 roku, postanowiłem zmienić głównie z dwóch powodów. Pierwszy to był brak wsparcia dla tego urządzenia. Od dawna nie dostał on już żadnej aktualizacji. Działał na przestarzałej wersji Android TV, który to teraz już nawet nie nazywa się Android TV, tylko na nowszych urządzeniach jest to Google TV. Co prawda można znaleźć w internecie informacje, że podobno Xiaomi chwilę przed moją przesiadką wydało aktualizację do Google TV dla starszych modeli, jednak ja do ostatniego dnia użytkowania Mi Boxa 4K takiej aktualizacji nie dostałem. Ponadto ludzie pisząc o tych starszych urządzeniach często mylą Mi Boxa 4K z TV Boxem S pierwszej generacji. I nie do końca mam pewność, czy ta aktualizacja do Google TV na pewno trafiła na Mi Boxa 4K, czy może niektórzy po prostu mylą się pisząc Mi Box 4K, a myślą o TV Boxie S pierwszej generacji, ponieważ TV Box S pierwszej generacji na pewno dostał tą aktualizację. Nie mam pewności jak Mi Box 4K. W każdym razie ta aktualizacja podobno sprawiła też trochę problemów ludziom, jakieś funkcje tam przestawały działać. Nie będę już się w to zagłębiał, bo to nie odcinek o starszych modelach. Drugim powodem do zmiany było to, że lubię od czasu do czasu usiąść sobie na kanapie z padem w ręku i odpalić jakąś grę poprzez streamowanie jej z komputera na telewizor. No i Mi Box 4K średnio umożliwiał taką rozgrywkę, ponieważ wprowadzał spore opóźnienie przy dekodowaniu obrazu i po prostu w szybsze tytuły ciężko się grało, o ile w ogóle można było powiedzieć, że da się w nie grać. Natomiast na TV Boxie S drugiej generacji jest niemalże idealnie, ale o tym powiem więcej za chwilę. TV Box S drugiej generacji swoim designem niemal nie różni się od pierwszej generacji. Obudowa w całości wykonana jest z matowego plastiku, a tak naprawdę największa różnica to zmiana loga na górze. Z tyłu znajdziemy wyjście audio poprzez jack 3,5 mm, HDMI w wersji 2.1, USB 2.0 oraz złącze zasilania. USB może się tutaj okazać przydatnym dodatkiem dla niektórych osób, a nie każdy TV Box to ma, szczególnie jeżeli mówimy o stickach wpinanych bezpośrednio za telewizorem. Co prawda jest to wolny standard 2.0, ale i tak pozwala na podłączenie na przykład pendrive'a czy dysku, aby odtwarzać filmy, albo adaptera Ethernet, gdybyśmy z jakiegoś powodu chcieli podłączyć internet przewodowo, a nie przez Wi-Fi. Pilot niecałe 2 tygodnie po zakupie upadł mi na podłogę i łamał się jego kawałek przy blokadzie pokrywy od baterii. Jednak pomijając mój niefart, w nowym pilocie także nie znajdziemy większych różnic. Ma on 2 przyciski więcej, w tym jeden prowadzący do aplikacji Xiaomi TV Plus, która jest według mnie bezużyteczna i nikomu niepotrzebna. Użyteczna jest za to możliwość zaprogramowania pilota tak, aby sterował on również telewizorem, a dokładniej jego włączaniem, wyłączaniem oraz głośnością. Działa to, ponieważ w pilocie wbudowany jest nadajnik podczerwieni, no i po odpowiedniej konfiguracji może on zmieniać głośność bezpośrednio w telewizorze, a nie w TV Boxie, a ponadto jednym naciśnięciem przycisku Power będziemy włączać oraz wyłączać w tym samym momencie telewizor oraz TV Boxa. Komunikacja z TV Boxem, oczywiście tak samo jak w starszych wersjach, odbywa się nadal poprzez Bluetooth, bo jest to konieczne chociażby do działania przycisku asystenta głosowego, a podczerwień służy tylko i wyłącznie do sterowania telewizorem. Skoro jesteśmy przy Bluetoothie, to myślę, że warto w tym momencie wspomnieć o pewnej niefajnej rzeczy z nim związanej.
Mianowicie TV Box poprzez Bluetootha jest wykrywalny dla innych urządzeń cały czas, niezależnie od tego, czy jest włączony, czy jest wyłączony. Inne urządzenia Bluetooth, na przykład telefony, cały czas mogą znaleźć tego TV Boxa. I jeżeli mieszkacie w domu, to pewnie za bardzo Was to nie interesuje. Jednak, jeżeli mieszkacie w bloku, to może to sprawiać pewne problemy. Bo wyobraźcie sobie, że macie jakiegoś nieogarniętego sąsiada, który cały czas będzie klikał w parowanie się z waszym TV Boxem. I wy wtedy, niezależnie od tego, czy oglądacie YouTube'a, Netflixa, czy robicie cokolwiek innego, będziecie cały czas dostawać powiadomienie o tym, że jakieś urządzenie chce się sparować z waszym telewizorem. I nie możecie oglądać Netflixa, nie możecie oglądać YouTube'a, bo cały czas sąsiad wam będzie spamował połączeniami przez Bluetooth i nie możecie z tym nic zrobić. Pomyślicie sobie pewnie, że przecież wystarczy wejść w ustawienia i wyłączyć Bluetooth lub możliwość wykrywania przez inne urządzenia. Jednak nie, bo takich ustawień nie ma. Poza tym, gdybyście mogli wyłączyć Bluetootha, to przestawałby działać wtedy pilot, no i to też raczej mija się z celem. Nie jest to jednak wada dotycząca tylko tego TV Boxa od Xiaomi, ponieważ w internecie można znaleźć wątki posiadaczy przeróżnych innych TV Boxów czy też telewizorów z Google TV i każdy ma ten sam problem, czyli Bluetooth cały czas jest wykrywalny dla innych urządzeń. To oznacza, że problem najprawdopodobniej jest u Google'a, po prostu oni nie przewidzieli opcji ukrycia tego. Ale jeżeli Google tego nie zrobiło, a jest to według mnie dosyć istotna wada, to po prostu każdy producent powinien samodzielnie zadbać o wprowadzenie tego, no ale jak widać, nikt tego nie robi. Przechodząc do specyfikacji, TV Box S drugiej generacji jest w stanie wyświetlać obraz maksymalnie w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę, wspiera także HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos i ma wbudowanego Chromecasta, a jego podzespoły to czterordzeniowy procesor Cortex A55, grafika Mali G31 MP2, 2 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci na dane. To 8 GB jest według mnie lekkim rozczarowaniem, szczególnie że dla użytkownika zostaje jedynie 4,6 GB. I ja wiem, że na Google TV nie instaluje się raczej dużo aplikacji, jak już to te aplikacje raczej dużo nie ważą. Filmy ogląda się z aplikacji streamingowych czy ze swojego serwera NAS, gry też można streamować i tak dalej. Ale mimo wszystko mamy 2023 rok. Przecież 8 GB pamięci na dane miał też Mi Box 4K, który był z 2016 roku. A teraz nie mamy 2023, tylko 2024. Ale TV Box S drugiej generacji wyszedł w 2023, dlatego tak powiedziałem. W każdym razie przez 7 lat Xiaomi nic nie zmieniło w tym temacie, a według mnie powinno. Teraz w tych czasach według mnie 16 GB nawet w budżetowym TV Boxie to powinno być minimum. Zresztą sami zobaczcie, przy aplikacjach, które widzicie i aktualnie mam zainstalowane, zostało mi jedynie 2,4 GB wolnego miejsca. Jeżeli chodzi o ogólne działanie i płynność systemu, to powiem, że jest po prostu ok. Ten TV Box nie jest jakimś demonem prędkości, zdarza mu się złapać jakieś przycinki, czasem jakaś aplikacja się wywali i wrócimy do ekranu głównego, ale nie dzieje się to jakoś bardzo często i jak najbardziej da się z tym żyć. No chyba, że na przykład odpaliliście pobieranie jakiejś aplikacji w sklepie Play i nie poczekaliście, aż skończy się ona instalować, no to wtedy, próbując robić inne rzeczy na tym TV Boxie, szykujcie się na potężne lagi. Niemniej jednak przez większość czasu działa on dobrze i możecie bez problemu oglądać Netflixa, Disneya, HBO, YouTube'a, słuchać Spotify'a i co tam jeszcze będziecie chcieli. Można też pobrać sobie jakieś gry ze sklepu Play, choć wybór nie jest zbyt duży, a na 8 GB pamięci i tak niewiele zmieścicie. No ale gdybyście znaleźli coś ciekawego dla siebie, to można też pograć. Ciekawszą opcją według mnie może być zainstalowanie emulatora PSP, który też na tym sprzęcie daje całkiem radę. Jednak, tak jak wspominałem na początku, mi najbardziej zależało na streamowaniu gier z komputera przez Steam Link lub Moonlight. O Steam Linku nie ma co dużo mówić, bo ta aplikacja ma jakieś problemy na tym TV Boxie. Połączenie jest niestabilne, nawet w najlepszych momentach opóźnienie i tak jest mocno wyczuwalne, więc Steam Linka po prostu na tym sprzęcie nie używam.
Moonlight natomiast działa świetnie i znacznie lepiej niż na starym Mi Boxie, bo opóźnienie dla mnie jest kompletnie niewyczuwalne i mogę bez problemu grać nawet w dynamiczne gry jak na przykład Rocket League, a czas dekodowania według nakładki ze statystykami wynosi około 6 milisekund i mówię tutaj o streamowaniu w 1080p i 60 klatkach na sekundę, ponieważ tylko tyle jest w stanie wyświetlić mój telewizor. Także jeżeli ktoś z Was się zastanawia, czy będzie mógł komfortowo grać w gry streamowane z peceta na telewizor za pomocą tego TV Boxa, to odpowiedź brzmi tak, ale musicie użyć do tego Moonlighta, a nie Steam Linka. Niestety nie miałem okazji sprawdzić, jak działa streamowanie gier z chmury, na przykład przez GeForce Now, bo nie mam wykupionego żadnego takiego abonamentu, a GeForce Now co prawda pozwala na zagranie za darmo, ale kolejki są tak duże, że nie wiem w ogóle, jak długo musiałbym czekać na połączenie. W momencie nagrywania tego filmu Xiaomi TV Box S drugiej generacji kosztuje około 240 zł, zależnie od sklepu. W opisie pod filmem jest link do Ceneo, gdzie znajdziecie aktualną najniższą cenę. No i czy polecam to urządzenie? Tak. Mimo pewnych drobnych wad i problemów, uważam, że w tej cenie jest to dobra przystawka, szczególnie dla osób posiadających starsze telewizory. No i ja osobiście nie żałuję pieniędzy wydanych w celu przysiadki ze starego Mi Boxa. Na koniec jeszcze mała porada dla wszystkich osób korzystających z Google TV. Pewnie zauważyliście, że na liście aplikacji nie ma dostępnego sklepu Play, przez co aplikację trzeba wyszukiwać na ekranie głównym Google TV. Nie ma tego sklepu Play, ponieważ Google sobie tak wymyśliło, że w nowych Google TV nie będzie dawało takiego prostego dostępu do sklepu. Nie wiem czemu, jest to według mnie głupi ruch, ale można to łatwo obejść, na przykład poprzez wydanie polecenia otwórz sklep Play asystentowi głosowemu. I wtedy otwiera nam się tak samo jak na starszych Android TV sklep Play, gdzie możemy sobie według mnie wygodniejszy sposób przeglądać i instalować aplikacje. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu tego kanału. No i oczywiście koniecznie wpadnijcie na TikToka i Instagrama. Linki są w opisie pod filmem. No i do zobaczenia w następnych filmach.